Dzień dobry, dzień dobry. Dziś przyjechaliśmy do Kielc na zaproszenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i w tym vlogu pokażemy Wam perełki tego regionu. Pierwszy przystanek Centrum Edukacji Przyrodniczej. Zawsze tutaj próbujemy rzepaku, tak? Dla porównania do tego, co jest w sklepie. Tak. Dobre? Pyszne, pani... o jaki ten rdzowy? Tak. Województwo Świętokrzyskie. Znacie? Będziemy robić one zimno tłoczone, pomimo że rozpala ogień. Czy to jest jakieś oszustwo z tym zimno tłoczeniem, czy nie? No nie. Przecież wystarczy włożyć nasionka między dwie kartki albo serwetki i je pougniatać. Wiecie, tak jak pani mówi o tej kartce, ten olej. Orzecha włoskie, jak się tucze młotkiem, olej leci, nie? Dynie to samo, tylko że bardzo trudno go się robi w takim przetwórstwie. Tutaj rzepak nam będzie tak ładnie się lał, jak się pani spisze oczywiście. A ziarno, że olej ma piękny żółty kolor, ziarno jest czarne jak smoła. No i zamówili sobie taki olej, co kosztował litr 30, 2450 zł. Robiłem go 4 dni. A co to za taki olej? Olej z nasion lubczyka. Panowie kręcą. Właśnie. A my obserwujemy ten dolny otworek. To pani podejdzie, pani nabije na wykałaczkę. Spróbuje, pani powie z czego i czy dobry. Dobry? Dobry. Taki olej był przysmakiem na wsi. 3, 4. Przenieśliśmy się na chwilę do świata Tolkiena. Przyjechaliśmy zobaczyć sosnę na szczudłach. Tak jest, a teraz czas na spacer po lesie. Są super trasy rowerowe w okolicy. Pogoda dopisuje, także spacerujemy. Kolejny przystanek, Busko-Zdrój. Zjedliśmy już przepyszny obiadek. Wspaniała wycieczka, coś dla nas. Na każdym kroku coś jemy, coś pijemy i do tego nawet sobie nie na każdym kroku, czasami nawet kroku nie zrobimy. To jeszcze już nas wodzą. I degustujemy, jest fantastycznie, przefantastycznie. I właśnie na takich wycieczkach możemy bardzo, bardzo dużo miejsca zobaczyć w krótkim czasie. Co jest ogromnym plusem, bo znacie nasze tempo. No właśnie. I my byśmy sobie tak tu zostali i już nic więcej nie zobaczyli. A tak to przynajmniej nas pilnują. Żebyśmy zwiedzali dużo różnych miejsc. Teraz lecimy natężnie, a wcześniej mieliśmy przepyszny obiadek i deser w ośrodku, w hotelu Słoneczna Strój. A teraz już spacer. Przepiękne miejsce. Powiedz mi, że tak. Jak tak? Czy... Tak. Nie, czekaj, jak to się robi? Tak. Dwa palce? Trzeba najpierw zrobić trochę siary, także idzie siara. Proszę bardzo, tyrena. Ojejciu. Ho. Ojejciu. Ho, ho, ho. Jajeczna. Nie wiem, czy może gorzej spakować niż pachnie. Teraz to druga. Degustacja?
zaszczepiamy drożdże, tutaj fermentujemy, to się nazywa maceracja, czyli styk soku ze skórkami, żeby co nam do wina się przedostały. Kolorek ładny, taniczność i tak dalej. Ale my myjemy winogron, czy nie myjemy, jak myślicie sobie? I tutaj właśnie wędrują jagody, one są zmiażdżone. I tutaj już wszystko wiadomo, jakie są aromaciki. I będziecie po tym drugim nosku tutaj mi szeptać coś, nie? Co tam wyczujecie? I będziemy coś próbować wywnioskować. Nie jest takie proste wcale. No. Drodzy Państwo, no generalnie trzeba trzymać kieliszek tutaj, nie? Żeby wam się ładnie to mieszało, nie? Ale też to tak jak pan, to nie jest tak wcale. No bo ja mam mniej nalane, tak? Ale spokojnie, upiję pani, to pani się... Jerzyna, to jest Cabernet Corkis. A, właśnie. Tak, tak, może być czekoladka. A, następnie czereśnia. To bardzo dojrzała wiśnia. A jeszcze to różowe wam obiecane. Po pierwszej degustacji jedziemy do winnic. To się to robi, żeby wszystko się ładnie rany pogoiły i żebyśmy mieli później mniej tego płaczu. Nie, no tak. Jesteśmy właśnie w winnicy, mamy cudowny wieczór, już jest po zachodzie słońca, ale nadal mamy przepiękne widoki. Przyszliśmy sobie stamtąd i zobaczcie, jaki tu jest piękny obiekt. Można tutaj wyprawiać różne imprezy okolicznościowe, albo sobie po prostu przyjechać, wypocząć. No rewelacja, naprawdę klimat przegenialny totalnie. I mamy pyszne degustacje winka z poczęstunkiem sery, figi, pyszności. I jest naprawdę cudnie. Ale winorośle takie... Ale dzień. Jeny, ile atrakcji. Tak, my tylko zostawiamy rzeczy tutaj, wychodzimy. Nie jestem pewna, czy wcześniej podaliśmy dokładne lokalizacje i informacje co do tego, gdzie byliśmy, więc pierwszego dnia odwiedziliśmy Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, Olejarnię Zagłoby w Mikołowicach i tam był ten pokaz i degustacja produktów regionalnych. Sosna krocząca, inaczej drzewiec, inaczej sosna na szczudłach. O, w Wełeczu. Lunch był w Busku Zdroju. Sanatorium Marconi i tężnia solankowa też był w Busku Zdrój. Winnica Złota Wieś, rewelacja. Degustacja i zwiedzanie. I przyjechaliśmy do Krzyżanowic, nocowaliśmy w zaciszu nad Nidą. I właśnie stąd czas się wymeldować. Jesteśmy już po śniadanku i zaczynamy drugi dzień pełen atrakcji. Pierwsza atrakcja na dziś, Góra Miedzianka właśnie. Wchodzimy przez las. A co powiedziałam? Mizianka. Mizianka. Nie, żartuję, nie wiem. O, Góra Miedzianka, pomijajmy się. No marzyły nam się góry od dawna. To ma. Trzy, cztery. Zrób jakieś. Wow, jestem na górze. Czekaj. Teraz. Wideo. Go. W każdej podróży staramy się przy
oczywiście jakąś ozdobę na choinkę i później mamy piękną galerię naszych podróży. Każda ozdoba jest z innego miejsca, także proszę bardzo, Miedzianka. Zmieniliśmy lokalizację, ale to nie koniec pięknych widoków, bo właśnie zmierzamy na zamek w Chęcinach. Rozpoczynamy zwiedzanie parku legend. Ruszajmy za tym. Słuchajcie, oto nadchodzą. Chodźcie tutaj, opowiem wam. Czas się bawić i czcić odrodzoną po zimie naturę. Nie stójcie tak. Bliżej. Bliżej. Do źródła. Wejrzyjcie do strony, a uwierzycie to, czego nawet najstarsi już nie pamiętają. A on sam był w rozterce, bo nie wiedział uczucie, które powinien odwzajemnić. Wędrowcy, chodźcie, chodźcie do puszczy! W miejscu, gdzie zagubiony w puszczy noc spędził, założy gród z małym kościółkiem. To Madejowe łoże. Machina najokrutniejszych tortur, jakie kiedykolwiek wymyślono. Czekało w piekle na najstraszliwszego zbója gór świętokrzyskich. Madeja. Tu zaczęła się nasza wędrówka. I tu się również zakończy. No super, nie? A teraz na chwilę, przepraszam, będę latać na miotle. Cała inną, która latała. Dostałam wróżbę od czarownicy, a tutaj kolejna będzie lecieć na miotle. Jak usłyszałam tę legendę i zobaczyliśmy teraz Ameryka, to przypomniało mi się i jestem przekonana, że byliśmy tutaj. W dodatku byliśmy już tu, kiedyś widzieliśmy już ten posąg. Na wycieczce klasowej i to razem byliśmy tutaj. Jest takie prawdopodobieństwo. Śmiechnie. Ale to było 20 lat temu. Mimo, że byliśmy w różnych klasach. Witam największą śmietanę Nowy Sopot. Teraz otaczymy. Pięć osób nie klaszcze. Żeby się sąd chłop nie ożenił, tylko matka go swato po Polsce, kto poślubi moją łajzę syna rolnika. Prawka śmiało, bo się podusicie. Oto. Ta dziewczyna z Warchoczami. Jak w upojną noc poprawił kwiatem jedny nocy, to mają taki odlot, że Harry Potter może mi no spalinę wąchać. Nazywam się winny. Cokolwiek ten godozę, ten zrujnował Polskę, tamten godozę, zastał zrujnowaną, a ten godozę dopiero zrujnuje. Musicie, panoczki, to wiedzieć, że nawet jak halny wieje, my jeszcze mamy wiarę, my jeszcze mamy nadzieję. Muzyka, przyjaźń, radość, śmiech. Życie łatwiejsze staje się. Na ty cały dzień. Na ty cały dzień. To taka
hotelu. Zobaczcie, jaki mamy przepiękny pokój. Naprawdę, no, jedyny nasz problem na wieczór to zastanowić się, czy śpimy tutaj, czy śpimy tutaj. Dzisiaj odwiedziliśmy najpierw Miedziankę, troszeczkę sobie pospacerowaliśmy i oglądaliśmy przepiękne widoki na okolice. W ogóle jest rewelacyjna pogoda, także po prostu widoczność genialna, było naprawdę przepięknie. Później pojechaliśmy na zamek w Chęcinach, też naprawdę mega, mega fajny klimat. Jedliśmy sobie tam też przepyszny obiadek, deserek, generalnie ciągle coś pysznego jemy, dlatego że mam zadyszkę, jak mówię, ale też dużo chodzimy i się ruszamy i jesteśmy aktywni i latamy na miotle, nawet dzisiaj lataliśmy na miotle jeszcze. No i właśnie po Chęcinach odwiedziliśmy Park Legend, do którego zostaliśmy już do samego końca dnia, bo w zasadzie zaraz się ten dzień skończy dosłownie. No dzisiaj mogliśmy nie dość, że zwiedzić całą wystawę, doświadczyć tych wszystkich legend, bo to nawet nie, że poznać legendy, zupełnie inne jest wrażenie. Mam wrażenie, jakbyśmy ich doświadczyli i po prostu byli w centrum akcji. Naprawdę to, jak to jest zorganizowane nowocześnie i jakie to robi wrażenie, to jest nie do opisania. Naprawdę musicie koniecznie się wybrać. Mega, mega, mega polecamy. Naprawdę super. Poza taką ścieżką edukacyjną, świetnie zorganizowaną, magiczną totalnie, jest też kino 4D. Również mega fajne. A na końcu był symulator lotu miotłą. Genial. Także no, później musieliśmy odtworzyć swoje umiejętności po tym szkoleniu na kiju od szczotki. Nawet mamy swoją własną miotłę, tylko została w busie, więc teraz nie zaprezentuję. Teraz przyjechaliśmy do hotelu, zaraz skakuję pod prysznic i to jest najcudowniejsza atrakcja. Dziś zwiedzanie rozpoczynamy od farmy Osiołkowo. I się tak pojawił Rafał w tym momencie. Ale zaraz znowu inne osiołki. A co to za dźwięki natury? Dzień dobry. Ja o osiołkach się dowiedziałam na studiach, jak pani profesor opowiadała o różnych rodzajach animaloterapii. To jest gam, dino, fog, gizmo, gaz, wik i koko. Tak, to jest maluch. To jest nasz maluch. Jak byliśmy we Francji, to poznaliśmy tam pana Claude'a, który hodował właśnie te osiołki rasy Coton Teint. To są wszystkie te w kolorze cappuccino. I on je przygotowywał do trekkingów i tam można sobie było u niego takiego osiołka wypożyczyć. Tak naprawdę wszędzie, ale lubią też tak w środku uszka, na przykład jak tymi kosteczkami w środku uszka. Tak, tutaj. Z tymi wszystkimi osiołkami przyjechaliście? Z trzema przywędrowaliśmy na piechotę, a później reszta przyjechała przyczepą. Ten brzuszek jest u osiołka zawsze bardzo odpłynny. Niektórzy nawet na pierwszej wizycie pytają, czy on jest w ciąży, ale tu mamy samych chłopaków, więc nie jest w ciąży. Ale właśnie możemy zobaczyć to, że on, ten brzuszek ma różnych rozmiarów w różnych porach dnia. Więc taki osiołek zawsze musi mieć pękaty brzuszek, bo on sobie tam magazynuje sobie wodę. Cześć. Kolejny przystanek, Muzeum Minerałów i Skamieniałości. To są składniki skał, są to ciała stałe, nieorganiczne, które powstają w naturalnych procesach geologicznych i mają budowę krystaliczną. Cecha bardzo ważna tych kamieni wileckich, no bo ta biżuteria potem nam długo będzie służyła nienaruszona. Po polerowaniu się zmienił się, ciemniejszy i intensywny niebieski kolor ciemny, no i pojawił się też połysk. Tu jedyne miejsce w Polsce, gdzie wykonujemy czasami, bo to się opłaca niestety skrzywienia pasiastych rzeczy. W Polsce takich rzeczy nie robi. Nadszedł czas na zwiedzanie Kielc. Nasz spacer rozpoczynamy od Kadzieli. Kielce są też takim unikatowym miastem na skali Europy, bo jest tu aż 5 rezerwatów.
tak ma być. Wycieczka zakończyła się wspólnym obiadem w hotelu Grand. Mieliśmy rewelacyjne towarzystwo, rewelacyjnych przewodników, odwiedziliśmy rewelacyjne miejsce, naprawdę mega, mega super sprawa. Myślę, że taką szczegółową bardziej relację wrzucimy na Instagrama. I zapraszamy wszystkich do województwa świętokrzyskiego, bo naprawdę jest tutaj co robić i co odwiedzać. No właśnie, my postanowiliśmy zostać tyle, ile możemy, troszeczkę dłużej jeszcze na spacer po Kielcach, bo słabo znamy to miasto, także musimy to nadrobić. Mega fajne. Tak.